Czytanie z księgi liczb. Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldat, a drugi Medat. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi. Eldat i Medat wpadli w obozie w uniesienie prorockie. Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: Mojżeszu, panie mój, Zabroń im. Ale Mojżesz odparł, czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud pana prorokował, oby mu dał pan swego ducha.